Cześć kochani, witam Was w kolejnym projekcie Denko z miesiąca marca. Opowiem Wam dzisiaj, co zużyłam, jakie kosmetyki polecam. Większość to będą kosmetyki naturalne i z drogerii, czyli dobrze dostępne. No i chyba przejdę już do rzeczy, bo mam tutaj naprawdę ogrom produktów w moim pudle. Jest tego naprawdę masa, także po prostu co mi wpadnie w ręce, będę pokazywać, nie będę dzisiaj dzielić na kategorie. I pierwsza rzecz to będzie mleczko z Bielendy Beauty Milk, mleczko kokosowe z prebiotykiem. To jest produkt naturalny i wegański, jeśli jesteście zainteresowani. Świetny skład i tutaj to jest właśnie na mleku kokosowym, na oleju kokosowym. Ja już Wam kiedyś mówiłam, że dla mnie takie rzeczy są po prostu najlepsze, bo one naprawdę bardzo dobrze nawilżają, ale są dużo lżejsze niż produkty oparte o masło shea. Więc to jest właśnie mleczko, ono jest rzadkie, ale pomimo to, tej konsystencji rzadkiej czuć, że tak jakby jest taki olejek jeszcze w tym. Także trzeba spróbować, żeby wiedzieć, nie jest to takie, wiecie, suche mleczko, tylko czuć, że jest trochę intensywniejsze, ale nadal dosyć rzadkie, więc szybko można raz, dwa się tym wysmarować i po sprawie. Także genialne, wiecie, że ja mam bardzo suchą skórę i to sprawdzało się świetnie, pięknie pachnie. Dla mnie to pachnie taką zacierką do ciasta, nie wiem, czy Wasze babcie też robiły takie ciasta z cukrem i wanilią. To jest właśnie sam ten spód i to tak pachnie. Mega. Bardzo ładnie. Trochę kokos to gdzieś tam może bardzo w tle, raczej właśnie ta wanilia, cukier, coś takiego. No i to jest mega wydajne. Ja myślałam, słuchajcie, że tego nie skończę, a wiecie, że ja się balsamuję codziennie i u mnie zawsze w denkach jest dużo takich rzeczy, ale to miałam otwarte i stało, i stało, i stało. Oczywiście używałam, tylko po prostu do... To jest nie do skończenia, ale mega, także na pewno wypróbuję też inne wersje, także byłam bardzo, bardzo zadowolona. Cruelty free, tutaj wszystko jest jak najbardziej okej. Także to jest ten jeden z kosmetyków z Bielendy z lepszym składem, bo jak wiecie, z Bielendy to różnie bywa, ale to akurat było super. Dalej będę miała suchy szampon z Isany. No i niestety ja nie lubię tych suchych szamponów, dla mnie włosy są strasznie tępe po nich, nie są odświeżone, nie ma objętości, plus do tego jak używam batistów, to naprawdę te włosy są uniesione przez cały dzień, a tutaj tak jakby ten szampon się rozpływał na tych włosach, więc nie podobały mi się te szampony, to jest już mój drugi, który używam i jakoś nie jestem zadowolona, więc nie będę wracać. Oczywiście tawcik czarny musi być, więc to. Dalej mam demakijaż i to jest taki płyn, który kiedyś był w Lidlu dostępny, C+, Citrus Power, Vitamin C i tak dalej. Dużo osób polecało te płyny jako tanie, naturalne, więc ja chwyciłam od razu, jak zobaczyłam w Lidlu. Niestety to nie jest kosmetyk naturalny, przynajmniej nie w 100%, bo nie jest taki tragiczny ten skład, ale jeśli chcecie używać takich czysto składowych produktów, to nie jest to naturalne, niestety. A więc tutaj, no nie sprawdziłam, zawierzyłam trochę opinią innych dziewczyn z YouTube'a, a nie jest wcale, bo na przykład ma PEG i jakieś tam inne, już nie pamiętam co tutaj dokładnie. W każdym razie płyn przeciętny. Nie mogę powiedzieć, że zły, ale wiecie, no żadna rewelacja, na pewno drugi raz nie kupię i też jakoś nie polecam Wam szczególnie, bo możecie dużo lepsze płyny dostać. I może pokażę Wam od razu drugi płyn Herbal Care My Nature, płyn micelarny, no aczkolwiek to jest taki żel z kwiatem migdałowca, 94% składników naturalnych i znowu tutaj ten skład wcale nie jest aż taki fajny, no przynajmniej jest krótki, chociaż tyle, ale nie jest też naturalny, więc no niestety. I to bardzo, bardzo dawno temu kupiłam, zostało mi tyle. Jak wiecie, ja staram się jak mogę nie wyrzucać niczego, zużywać na milion różnych sposobów, aczkolwiek nie dam razy tego zużyć, bo strasznie piecze mnie w oczy, po prostu strasznie. Do mycia pędzli też się nadaje, więc ja tego używałam tylko na twarz, na oczy używałam czego innego, ale to jest dosyć męczące, tak rozdzielać ten demakijaż. Nie polecam, bo słaby produkt, plus jeszcze strasznie nie lubię, jak producenci piszą, że produkt naturalny, kiedy wcale nie jest naturalny, więc no nie sprawdziło się to. Dalej może polecimy z włosami i mam tutaj szampon Vella Professional Indigo Blonde Recharge z kolorowymi pigmentami. Też mi się nie sprawdził ten szampon, dlatego że po pierwsze miałam po nim przetłuszczone włosy, więc niestety. Po drugie, jeśli chodzi o to, co robił z kolorem, faktycznie trochę ten kolor ochładzał, aczkolwiek bardzo powoli. To jest taki szampon do odświeżenia, a nie do ratowania włosów po nieudanym farbowaniu. Do tego lepiej się sprawdzi fanola, bo to owszem ochładza, bo to zauważyłam, aczkolwiek no bardzo, bardzo powoli, trzeba chyba z 5 razy umyć te włosy, żeby faktycznie ochłodził,
więc generalnie jestem na nie. Dobra, dalej może wezmę jakiś produkt, który mi się sprawdził i tutaj będzie to krem do rąk Botanic Skin Food, lekki krem do rąk z 10% masłem shea, wegański, made in Poland i to jest już produkt z bardzo dobrym składem, tutaj ja nie miałam zastrzeżeń. Fajne opakowanie, piękny zapach. To jest w ogóle wersja z mleczkiem migdałowym i kanabis, ale to był taki świeży zapach. I krem faktycznie jest lekki, tak jak producent obiecuje, ale bardzo dobrze nawilża. Mi to w 100% wystarczało, Adam uwielbiał ten krem i po prostu migiem go zużyliśmy. Chciałam go odkupić, już byłam po niego w naturze, ale były tylko wersje z różą, a ja z różą to tak średnio się lubię, więc na pewno wrócę. Na pewno wrócę. Wiecie, że rzadko wracam do tych samych kosmetyków, bo jest milion rzeczy do przetestowania, ale chętnie kupię jeszcze raz ten krem, bo był po prostu świetny. Dalej z tej samej firmy widzę, mam akurat mydełko naturalne z mlekiem owsianym i wanilią. Było po prostu spoko, mam mydło bardzo przyzwoite. Często te mydła naturalne są mega drogie, a to po prostu możecie w naturze kupić, nie wiem, za mniej niż 10 zł na promocji. Ja już kupiłam kolejne, więc jak najbardziej spoko. Dalej będę miała tutaj peeling z Eco Laboratorie. To jest peeling anti-aging, co prawda niby... A to jest po prostu peeling solny, odmładzający, cukrowy. Tak, no bardzo różne są peelingi z tej serii. On jest po prostu taki cytrusowy i taki cytrusowy ma zapach. Uwielbiam te kosmetyki. Możecie je tanio kupić, z dobrym składem i one wszystkie się u mnie sprawdzają, naprawdę. Także bardzo chętnie wrócę. Ja tylko zmieniam sobie, słuchajcie, wersje zapachowe i używam maseł i peelingów z tej serii. Więc jak tylko robię zamówienie z lawendowej szafy, to od razu robię zapas, żeby nie płacić za przesyłkę i żeby po prostu mieć te produkty, bo są świetne. Nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń, fajny, energetyzujący zapach, idealne drobiny, polecam. Dalej, może wezmę coś do twarzy. Zużyłam żel Oblepika Siberica Professional z tą serią z witaminą C i jest genialna ta seria. Powiem Wam więcej w mojej pielęgnacji twarzy, którą już nagrałam i pewnie niedługo się pojawi, ponieważ z tej serii mam jeszcze maseczkę, która po prostu jest wow. Te kosmetyki są nastawione na taki glow, na rozjaśnianie przebarwień i naprawdę to robią. To jest tylko żel do mycia twarzy i powiem Wam, że ja bardzo długo na żele nie zwracałam uwagi i kupowałam byle jaki, bo mi się wydawało, że teraz to zmywamy i bez sensu. Ale faktycznie, kiedy używam od jakiegoś czasu takich, powiedzmy, lepszych żeli, najpierw Recibo, teraz ten, to wydaje mi się, że to też się przyczynia do naprawdę bardzo dobrej kondycji mojej skóry. Cała ta seria tutaj ewidentnie zadziałała, bo ja faktycznie pozbyłam się przebarwień. Jeszcze tylko, żeby mi się udało jakoś rozjaśnić cienie pod oczami, to żebym była w ogóle super zadowolona z mojej skóry. No ale jest naprawdę w świetnym stanie, żel jest mega przyjemny, jest raczej taki mocniej oczyszczający, taki energetyzujący, mega wydajny, bardzo dobra pompka, w ogóle no wszystko na tak, on kosztuje ciut więcej w Rossmanie, bo coś koło ponad 20 zł, ale opłaca się, bo jest wydajny. Jak go na promocji zobaczycie, to bierzcie dziewczynę, myślę, że do wielu typów skóry się sprawdzi. On jest właśnie taki rozświetlający. Może nie do jakiejś bardzo suchej, bo tutaj myślę, że trochę inna jest potrzeba, ale do wszystkich pozostałych myślę, że spokojnie możecie próbować. Dalej, będąc w temacie twarzy, zużyłam dwa kremy, dwa świetne kremy. Po pierwsze Liren, 99% składników naturalnych, to jest ta wersja z EcoCertem. Świetny krem, dużo dziewczyn polecało akurat ten konkretny na YouTubie i po prostu był świetny. Ja nie miałam chyba innych wersji, miałam chyba tylko taki krem na noc, który bodajże pojawił się w poprzednim denku, ale z tych dziennych miałam tylko ten i muszę powiedzieć, że bardzo dobry, bardzo wydajny. To jest pompka Airless tutaj, więc coś, co lubię. Składowo świetny, w ogóle z malwą chyba pierwszy raz miałam kosmetyk, taki dosyć uniwersalny. Jak na krem na dzień, to on był dosyć dobrze nawilżający. Trzeba mu dać tak 20 sekund, żeby się wchłonął, bo nie jest to taki ekstra lekki, żelowy kremik, ale właśnie dobrze, bo powiem Wam, że naprawdę fajnie jest też nawilżona na dzień ta skóra, a nic to nie przeszkadza, bo makijaż się absolutnie nie roluje, on tam się spokojnie wchłonie i możecie wszystko nakładać, co chcecie. Genialny, polecam, do dostania w Rossmanie, w naturze, w Hebe, po prostu wszędzie. I drugi krem to jest Asoa, czyli krem już trochę droższy, bo kosztuje 100 ponad bodajże. I ja wybrałam sobie wersję odżywczą Goje z jagodami goji, wąkrotki azjatyckiej borówki, kwasem hialuronowym i Q10. To jest nawilżanie i regeneracja. Natomiast tutaj na cynamid też jest, o ile dobrze pamiętam, a ja ostatnio skupiałam się bardzo mocno na rozjaśnianiu skóry i powiem Wam, że myślę, że on też trochę mi pomógł. W ogóle, tak jak Wam mówiłam, udało mi się rozjaśnić przebarwienia.
Bardzo dobry w ogóle był ten krem, nie mogę powiedzieć tutaj no nic złego, bo świetnie nawilżał, świetnie się sprawdzał również i bez serum, bo czasem sobie robię taki dzień, że nakładam tylko krem, żeby ta skóra odpoczęła od tych wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych, aczkolwiek no też jakiegoś szału nie zauważyłam. Myślę, że cała moja ostatnia pielęgnacja, która była tak mocno skupiona na rozjaśnianie przebarwień, po prostu się sprawdziła. I ten krem na pewno też tutaj dołożył swoje. Tutaj już na pierwszym miejscu macie wyciąg z róży, macie hydrolat różany, więc tutaj nie ma wody, więc też za coś tutaj płacicie, za ten skład. Nie mogę powiedzieć, żeby jakoś świecie, no super mi napiął ten krem skórę i tak dalej, bo nie miałam takiej potrzeby też, no ale sprawdził się bardzo dobrze, cieszę się, że sobie po prostu przetestowałam też taki droższy krem. Pasta Double Herbar, no najlepsza ever, naturalna pasta, która mega odświeża usta i my z Adamem uwielbiamy, więc tutaj mamy znowu tą bazyliową, no ale na pewno przetestuję jeszcze inne wersje. Dalej mam tutaj taką maseczkę z tych właśnie jeszcze rosyjskich kosmetyków do włosów, luksusowa objętość na bazie niebieskiej gliny i oleju pokrzywowego, genialna, po prostu genialna, piękne miałam włosy, sypkie, takie nawilżone, no po prostu wszystko to co trzeba, także to i do tego używałam jeszcze szamponu na objętość z Cafe Krasoty, a to jest fitokosmetyki. Z fitokosmetyki musicie z tą firmą uważać, jeśli chodzi o składy. Są dobre i są gorsze, więc trzeba czytać. Jeśli chodzi o Cafe Krasoty, wydaje mi się, że wszystko, co do tej pory miałam, miało naprawdę bardzo dobry skład. I tutaj mam szampon też na objętość, więc taki duet. I miałam piękne włosy po nim, chociaż muszę przyznać, że ten szampon trochę gorzej trzyma świeżość włosów niż pozostałe. Więc jeśli macie z tym problem, no to tutaj musicie uważać. Natomiast pierwszy dzień był ekstra, no ze względu na to, że troszkę tamta świeżość nie była taka, jakbym sobie życzyła tego, to po prostu kupiłam teraz inną wersję tego szamponu, ale ogólnie to byłam bardzo zadowolona z jednego i drugiego produktu i tutaj składowo też jak najbardziej wszystko się zgadza. Dalej mam żel pod prysznic z Biedronki Lily of the Valley i to jest żel, który nie jest produktem naturalnym, ja tam gdzieś go uchwyciłam na półce i powiem Wam, że był genialny, ja się nie spodziewałam, że może być taki fajny, pięknie pachniał po prostu jak budyń i nie przesuszał mi w ogóle skóry. O matko, ja go używałam też do kąpieli, bo po prostu tak pięknie pachniał i pomimo tego składu naprawdę mi nie przysuszał, więc chętnie bym go kupiła jeszcze raz. Bardzo rzadko byłam w Biedronkach, ale niestety go ostatnio nie widziałam, ale jak będziecie widziały, to kupujcie dziewczyny, bo po prostu za tą cenę ten żel ma też taką budyniową konsystencję, świetnie się pieni, no po prostu świetny, naprawdę. Jeden z fajniejszych takich tańszych żeli, ja już zapomniałam jak w ogóle się używa takich drogeryjnych, ale naprawdę sprawdził się spoko. Dalej mam farbę z L'Oreala i to jest farba w kolorze 11.11 Venice Preference, czyli ta taka seria chyba najbardziej popularna. Farbowałam sobie włosy już na początku miesiąca, więc już są prawie miesiąc po farbowaniu i niestety nie byłam zadowolona. Powiem Wam, że ja wróciłam do tej farby po latach, bo kiedyś używałam tych farb i byłam naprawdę zadowolona z koloru, ponieważ to były jedne z nielicznych farb, które faktycznie nie rzuciły mi tych włosów, był wystarczająco chłodny ten odcień, tylko że po prostu mi bardzo wysuszały te włosy, dlatego przestałam ich używać. No i teraz po latach różnych prób i z farbami drogeryjnymi i naturalnymi i z różnymi fryzjerami tu w Warszawie już, wiecie, byłam trochę załamana, nie wiedziałam co zrobić, a że pamiętałam, że te farby w miarę dobry kolor dawały, to wróciłam. No i niestety ta konkretna wersja też zrobiła mi takie trochę żółtawe włosy. Nie bardzo, mogło być gorzej, ale jednak nie byłam zadowolona do końca, więc to jest też nowa wersja, więc nie wiem, czy po prostu coś zmienili w składzie, bo też mi tak nie wysuszyła ta farba włosów, jak się spodziewałam, więc może po prostu polepszyli skład kosztem tego, że żółtsze włosy wychodzą. Nie mam pojęcia, powiem Wam, ale no niestety nie wrócę. Generalnie uważam, że to są bardzo dobre farby drogeryjne. Jeśli nie macie problemu z tym, że macie takie przeżarte przez farby włosy albo właśnie taki mocny odrost jak ja, że nic z tego odrostu nie chwyta, jeśli już to on się robi żółty, no to myślę, że ta farba będzie jak najbardziej dobra, zwłaszcza jeśli chodzi też o brązy, bo wiem, że moje koleżanki farbują i są zadowolone, natomiast dla mnie niestety nie, tu mam jeszcze odżywkę, zużyłam i będę jeszcze kolejną próbę robiła z fryzjerem, znalazłam takiego fryzjera, który twierdzi, że jest ekspertem od blondów, więc chcę spróbować i zobaczyć,
zobaczymy, co wyjdzie. Na razie niestety włosy musiałam trochę podratować po tej farbie właśnie takim ochładzaczem, a i tak jest tak sobie, więc już sama nie wiem, co robić. Tak, no ale będę próbować dalej. Jeszcze jeden taft, bo teraz używam taftów z Adamem, więc to też szybciej idzie. I dalej kończymy pielęgnację i przejdziemy do kolorówki, której trochę jest. Jeszcze jeden krem do rąk zużyliśmy z Bielendy. Eco Nature, krem regenerująco-odżywczy, mleczko waniliowe, figa, kwiat pomarańczy. Świetny krem, naprawdę jest też fajny składowo, dostępny w Rossmanie, lekki, taki mleczny, ale bardzo przyjemny. Ten, jeśli chodzi o ten krem z natury, to on jest taki jak taka lekka pianka, delikatna, jak sobie wyciskacie na dłoń. A ten jest taki mleczny, więc oba są lekkie, ale zupełnie inne. Oba się sprawdziły u nas jak najbardziej. Mam tutaj też krem do stóp, Eco Krem Odżywczo Nawilżający z organicznym rokitnikiem z Liren Natura i był w porządku. Po prostu zmiękczał trochę te stopy. Myślę, że te z Fuzwola cały czas są jednak lepsze, ale ten dawał radę. Dobra, mam jeszcze tutaj masło do ciała ujędrniające z Body Booma. Ja nie zwracam uwagi na to, na ujędrnienie, więc nawet nie wiem, co tutaj miało ujędrniać, bo nie mam kartonika, bo te masła są jeszcze w kartoniku sprzedawane. Wydaje mi się, że tutaj chyba była kawa i coś tam jeszcze, o ile dobrze pamiętam. Niestety nie pamiętam, jaki był skład konkretnie, ale po prostu pamiętam, że był naturalny, dobry, akceptowalny. Masło miało świetną konsystencję, bardzo przyjemną, bo niby taką maślaną, ale też nie było za ciężkie dla mnie, więc naprawdę spoko, zapach mnie zaskoczył, bo patrząc na to opakowanie spodziewałam się słodkiego, a to jest taki słodki jakby z cytrusami, więc zaskoczenie, ale naprawdę było to spoko. Fajnie się używało. Dobrze nawilżało, nie mam tu żadnych zastrzeżeń, naprawdę w porządku. Następnie mam jeszcze z pielęgnacji, o tutaj będzie perełka, uzdrowisko balsamiczne, serum uzdrawiające na suchą skórę. Genialny jest to serum. Ono jest generalnie takiej konsystencji jak masło Shi, czyli jest konsystencji stałej i jak sobie to rozgrzejecie i wsmarujecie, wklepiecie w skórę, to po prostu jest troszkę tuściutkie. Na to dajemy krem, żeby zrobić taką warstwę okluzywną i bardzo ładnie to nawilża. Uwielbiam uzdrowisko też za te składy, bo tutaj oni dają takie naprawdę ciekawsze te składniki. To chyba było z tulipanem w ogóle, ale też niestety wyrzuciłam kartonik. Chyba muszę zostawiać te kartoniki jednak, ale pamiętam, że skład był po prostu bardzo dobry, bardzo bogaty i uzdrowisko to jest taka marka, na którą naprawdę warto zwrócić uwagę, bo oni są dostępni w drogeriach, te ceny nie są takie wysokie, może są wyższe niż na przykład, nie wiem, Bielenda, czyli Ren, ale, czyli inne kosmetyki z drogerii, ale nadal nie są takie wysokie, jak na przykład Asoa, którą Wam pokazywałam. A są naprawdę moim zdaniem półkę wyżej niż inne drogeryjne. Po prostu świetne i bardzo ciekawe składniki też wykorzystują i faktycznie działają. Sprawdzają się i u mnie, i u mojej mamy, gdzie jak się domyślacie, no zupełnie inną cerę ma moja mama, więc uwielbiam i bardzo, bardzo Wam polecam. I tutaj mam jeszcze krem pod oczy z Fluffa, puszysty krem pod oczy, ten żółty. I powiem Wam, że po zużyciu całego mam mieszane odczucia. Dajcie znać, czy miałyście ten krem, bo to jest dla mnie taki trochę specyficzny produkt. On też ma taką konsystencję trochę jak masło Shi, tylko że po rozsmarowaniu na skórze nie jest tłusty. Miałam duży komfort po posmarowaniu go pod oczami, ponieważ po prostu czułam, że ta okolica jest nawilżona, spoko, mogłam makijaż nakładać, wszystko co tam chciałam, bo się nie rolowało, nic i było ok. Mogłam też go na noc używać, bo spełniał moje oczekiwania, ale właśnie ta konsystencja jest taka, że nie można go rozgrzać w palcach, bo się roluje. Nie wiem, czy ja tego nie potrafiłam zrobić, tylko dopiero tutaj pod oczami. No i żeby go, wiecie, rozsmarować, to trzeba było trochę tą skórę naciągnąć, więc to mi się nie podobało i wydaje mi się, że delikatne prozaki mi po nim wyszły. Prozaki to są takie bardzo delikatniutkie takie kropeczki na skórze, tak to wygląda i one powstają wtedy, kiedy macie za ciężki krem pod oczy. I powiem Wam, że ja używałam dużo cięższych kremów, patrząc na skład, na oleje i na to, co w tych kremach było i na konsystencję zresztą też i naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz miałam prozaki. Po dużo cięższych kremach mi nie wyszły, a potem tak troszkę mi się pojawiły, więc mam takie mocno mieszane odczucia co do niego. On jest olejem z pasiflory, ekstraktem z zielonego kawioru, nasion chia. No tutaj też skład jak najbardziej super. I tak jak mówię, no był ten komfort, naprawdę, ale jednak jakoś tak nie do końca mnie przekonał. Na pewno i na tyle, żebym go drugi raz kupiła. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, więc dawajcie znać, czy go miałyście. Dobra, i zostało mi kilka rzeczy z kolorówki.
Tutaj zużyłam podkład, który dostałam od koleżanki, więc pozdrawiam Cię, jeśli oglądasz. I to jest podkład z Rosie. Ja bardzo chciałam go przetestować i właśnie koleżanka mi dała mniej więcej połowę i ja go sobie używałam, aż się skończył. To jest mineralny podkład matujący. Idealnie nawilżona skóra i matowa przez wiele godzin. Polecamy do każdego typu cery, szczególnie tłustej i mieszanej. No i może faktycznie przy tłustej i mieszanej sprawdziłby się lepiej. Generalnie dobry podkład, lubiłam go, zużyłam w całości, ale jednak mam podkłady, które bardziej lubię, bo mają po prostu bardziej naturalne wykończenie. Ten jest faktycznie matowy i lekko podkreśla mi pory. Bardzo lekko i naprawdę, no tak jak widzicie, no zużyłam cały, więc naprawdę był spoko. No ale też nie na tyle, żebym wróciła drugi raz, bo jednak wolę takie delikatne glow, takie naturalne wykończenie, a to być może faktycznie on będzie lepszy do skór tłustych i mieszanych. U mnie trzymał się po prostu genialnie, takim właśnie lekkim matem, więc no, był po prostu w porządku. Zużyłam również mój ukochany puder Eveline Made My Day Loose Powder z... On jest peach, czyli taki brzoskwiniowy. I uwielbiam go, ponieważ on daje właśnie to wykończenie, o którym mówię, czyli takie satynowe, naturalne, trochę matowe, ale bardziej takie jakby satynowe właśnie, o, to jest dobre słowo. Przepięknie skóra wygląda, jednocześnie nie wytłuszcza się w ciągu dnia, bo niestety czasem zdarzało mi się to po pudrach takich nie do końca matujących, tylko właśnie takich satynowych. No tutaj wszystko się zgadza, wszystko jest w porządku, pachnie trochę chemicznie. Pewnie miał to być ładny zapach właśnie tej brzoskwini, ale pachnie chemicznie, aczkolwiek tak czy inaczej uwielbiam ten puder i kupiłam już drugi po prostu w naturze, więc polecam. Dalej mam też mój ulubieniec, czyli taką paletkę z Kobo. Niestety trochę mi się potukł róż, w ogóle bronzer i rozświetlacz zużyłam całkowicie, chociaż rozświetlacz był dosyć delikatny, bronzer był bardzo ładny, neutralny, róż przepiękny, on jest taki rose gold. I po prostu mega mi się podobał, no ale niestety pobił, spadła mi bardzo delikatnie, ale róż się pobił, bo po prostu tam była końcóweczka taka, wiecie, już dookoła z mocno wyżłobionym denkiem, więc wiadomo, że się stukło. No i już wywalam, bo też bardzo długo to mam, ale zużyłam praktycznie całe i uwielbiałam. To jest produkt, z którym bardzo łatwo się pracuje, bardzo dobrze się trzyma. Ja w ogóle lubię Kobo, uważam, że jak na te ceny, no to ich kosmetyki są świetne. I to jest paleta numer 29. Ja ją miałam ze 2 lata, więc ja nie wiem, czy nie wyszły teraz w ogóle nowe te palety, tak mi się wydaje. Ale warto, warto na pewno wypróbować. Mam tutaj jeszcze z ulubieńców tusz do rzęs Eveline Revelashes, tusz, do którego chyba już nawet wróciłam, to znaczy mam go w zapasach. Po prostu do kilku wersji tego tuszu ciągle wracam i rzęsy, a nie, dzisiaj przepraszam, już ja chciałam powiedzieć, że mam go dzisiaj na rzęsach, bo mam go praktycznie codziennie, ale dzisiaj mam akurat tusz z Estée Lauder, który dostałam od dziewczyn na urodziny, ale uwielbiam tę szczotę i po prostu mam pięknie podkreślone, wydłużone, rozdzielone rzęsy, po prostu wszystko. Także no, ja nie widzę sensu kupowania droższych tuszy i na pewno będę wracać. Kolejna rzecz to jest do brwi Brow Master Waterproof Pomade, czyli taka pomada z Lovely i była ona bardzo w porządku, w bardzo ładnym kolorze. Ja ją zużyłam prawie do końca, tam trochę zostało, ale no po prostu używam jej dzień w dzień, więc nie jestem w stanie jej zużyć po prostu, ona już zaschła, no ale prawie, że całkowicie jest zużyta, dotknęłam dna, już na ściankach trochę tak naprawdę zostało. Na razie nie kupiłam drugiej, kończę jeszcze taką kredkę i mam nadzieję, że niedługo uda mi się zrobić zabieg pudrowania brwi. Bardzo bym chciała, żebym się wybrała wcześniej, gdyby nie taki duży rzut pandemii, ale mam nadzieję, że już na dniach po prostu to zrobię. Na szczęście salony kosmetyczne są otwarte, więc chyba muszę to zrobić po prostu zanim nie zostaną zamknięte od nowa, nigdy nie wiadomo. W każdym razie przyzwoity bardzo produkt. Myślę, że chyba troszkę bardziej lubiłam ten z Eveline'a, ale ten jest połowę tańszy, a bardzo podobny. Nie rozmywa się w ciągu dnia, chociaż właśnie, on jest niby waterproof, a szczerze powiedziawszy, jak dotknę sobie przez przypadek tutaj brwi, to całkowicie się ścierają w ciągu dnia. No ale nic mi też nie spływa, że tak powiem, bo nieraz słyszałam, że dziewczyny się na to skarżą. Nie wiem, może to bardziej przy tłustej cerze jest taki efekt, że po prostu samo to spływa. U mnie tak się nie dzieje. Ja czasem ze zmęczenia, wiecie, tak przetrę, no i wtedy nie ma takiej siły, żeby to się nie starło. Ale generalnie ładny kolor,
łatwo się tym maluje, za te pieniądze to naprawdę spoko. I słuchajcie, na sam koniec dwóch ulubieńców i to są pomadki. Zużyłam całą pomadkę z Maybelline w kolorze 986 Melted Chocolate i to jest pomadka, która bardzo Wam się podobała. Często o nią pytałyście, no i nie dziwię się, bo jest po prostu przepiękna. Bardzo lubię, to jest jedna z nielicznych takich pomadek, która nie jest mocno zastygająca, matowa, a uwielbiam ją po prostu i wracam do niej często. To w ogóle była moja pierwsza pomadka, oczywiście nie w tym kolorze, bo wtedy jeszcze używałam takich różowych, ale w ogóle ta z Made Color Sensational od Maybelline. I że jak widzicie, no już jest cała wyjedzona. Pięknie pachnie cały czas, w ogóle muszę kupić koniecznie nową. I to jest taki trochę mocniejszy kolor niż ten, co teraz mam, bo teraz mam na ustach taki mocno dzienny. A ten jest taki trochę mocniejszy, ale przepiękny, w 100% mój, taki ciepły, ciepły brąz, ciepły, ciemniejszy nude, który tak bardziej podkreśla usta niż to, co teraz mam na ustach. I kupię po prostu drugie opakowanie. Jeśli chodzi o pomadki, to ja już dojrzałam do tego momentu, że mam po prostu te pomadki, które lubię, a nie kupuję miliona pomadek, których i tak nie zdążę zużyć, tylko wolę mieć ulubione, świeże. No, ale to oczywiście ja, bo wiem, że większość ludzi woli, większość dziewczyn woli mieć wybór i po prostu masę tych pomadek. Ja też nie powiem, bo mam ich chyba z 15, więc to, nie wiem, dla niektórych to pewnie nic, ale dla mnie to całkiem sporo, zważywszy, że używam chyba 4 czy 5. No i druga pomadka to jest Avon Marc Liquid Lip Lacquer i to jest w kolorze Head Turned, a to też jest pomadka, o którą pytałyście, więc to jest taka czerwień, ale taka malinowa czerwień, bardzo ładna. Ja ją miałam kiedyś na weselu i na co dzień też do pracy jej używałam. Pięknie pachnie, tak owocowo. No jak widzicie, ona już tutaj jest naprawdę zmasakrowana, ale też... Naprawdę ładny odcień czerwonego i to jest coś, co jest genialne, jeśli chodzi o zjadanie się z ust. Bo naprawdę, niby to jest matowa pomadka, ale ona też daje trochę takiego pigmentu na ustach, że nawet jak się ta wierzchnia warstwa trochę zetrze, no to i tak pod spodem macie takie lekko zabarwione usta i to bardzo dobrze wygląda, jeśli jecie na przykład. Więc ja ją miałam na wielu imprezach i się świetnie sprawdziła. Bardzo dobre obydwie pomadki. Chętnie bym też wróciła do tej czerwonej, to może mniej, bo akurat nie mam problemu z czerwonymi kolorami, ale jeśli chodzi o ten brąz, to koniecznie odkupię, bo to był taki idealny kolor. Cały czas słyszę, jak mi tutaj ta świeca mniejsza strzela, bo ma drewniany knot. Nie wiem, czy to w ogóle słychać na filmie, ale jeśli słychać, to jest właśnie zasługa tego maluszka tutaj. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. To już wszystko, jeśli chodzi o Denko. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dawajcie znać, z czego używałyście i do zobaczenia w kolejnych filmach.